Witam w grze Vintage Story. To już 19 odcinek. Przygody nadal zima. 7 stycznia. Więc jeszcze teoretycznie jeden miesiąc w grze. No i powinno zacząć się robić cieplej, zacznie się robić wiosna. Ja już jestem w moim pokoiku. Wszystko gra. Tu niewiele zrobiłem. Tu nadal pusto. Troszkę zmieniłem stryszek, to znaczy podwyższyłem go o jedno, bo stwierdziłem, że był za nisko. W ogóle wydaje mi się, że tak naprawdę powinienem go jeszcze poszerzyć co najmniej o jeden w tamtą stronę. Bo z zewnątrz to wygląda jakoś tak dziwnie, ten dom, taka wąska ta przybudówka. No ale to tam rzecz na później. Jak się zrobi jasno, to pokażę. No i co? Co będziemy robić to za chwilę? Może tak, ponieważ jesteśmy chyba troszkę do tyłu z tymi książeczkami, więc przeczytajmy kolejny wpis. Uwaga, odkryto fabułę. Refleksja, część druga z pięciu. Czyli tu. Refleksja. Nigdy nie byłem typem myśliciela. Zaraz, zresztą nie było? To było. O, to będzie ten nowy fragment. Kiedy byłem jeszcze młodym człowiekiem, włamałem się do posiadłości Falksów. Chciałem zabrać do domu kilka garści pszenicy i może kilka monet. Nie śmiałem zabrać więcej. Stary hrabia Falks nie zwraca uwagi na naszą małą wioskę, ale nie przypuściłby płazem kradzieży. Mimo wszystko próbowałem go okraść. Właśnie tam go spotkałem, syna hrabiego Jonasa, kiedy szedł po ciemku w kierunku biblioteki. Zaprawdę myślałem już o sobie jako o truchle, gdy mnie zauważył. Jednakże nie stała mi się krzywda. Chłopiec również miał dosyć okrucieństwa ojca i zobaczył we mnie sojusznika. Znałem ścieżki prowadzące przez okoliczny las i miejsca nadające się do ukrycia. Moje wycieczki na hrabskie włości stały się regularną praktyką. Ja uczyłem Jonasa o okolicznych ziemiach i chłopskim życiu, a on w zamian dawał mi lekcje pisania, filozofii i sztuki. Szybko się zaprzyjaźniliśmy. Byliśmy jak bracia. Byliśmy gotowi na nadchodzący sztorm. Okej. Dobra, co dalej? Po pierwsze tak, teraz już koniec czytania, czas do pracy. Po pierwsze chciałbym zrobić dwa nowe narzędzia. Pierwsze z nich to będzie dłutko i nożyce. Dłuto służy jakoś do wycinania bloków, ale nawet nie wiem, czy będę w stanie to zrobić, zobaczymy. A nożyce do wścinania liści oraz do pozyskiwania gałęzi, więc to też będzie dobra rzecz do przetestowania. A jeszcze tego nie sprawdzałem, nie robiłem. Cztery sztabki powinny starczyć. I teraz tak zastanawiam się jako test, że weźmy więcej. Wydaje mi się, że jestem w stanie zrobić coś takiego jak czarny brąz. Bo to jest dużo miedzi, trochę srebra, trochę złota. Mam tych grudek troszkę, więc wypróbujmy. To jest srebro? Tak. Zobaczmy. No dajmy na to, nie wiem, jedna taka i 18. Oj, chyba nie. Dobra, to weźmy dwie. Tak, tak. O, i tu wyjdzie. Czarny brąz ze stopów brązowych jest chyba najtrwalszy. O, mogę sobie zrobić na przykład kilof i łopatę. W sumie trochę żal to na łopatę, na pewno na kilof łopata. Dobra, no to zrobię z tego kilof, już trudno, a łopatę tam z czego innego. O, może z tego, ale to za chwilkę. Nie pamiętam tej nazwy, bizmutowy? Zobaczymy, czy to też się robi. Więc tak, niech to się wytapia. Z tego będzie kilof, młot, topór. Łopata też by się przydała swoją drogą, ale kilof, dobrze, a niech będziesz tu. Z tego to przejdzie, przerobi się na sztaby, to na kilof, potem wykuwam, okej. Okay. Już troszeczkę zacząłem czyścić ogród. Powoli. Ktoś pytał, żeby odłożyć, pisał właściwie, żeby odłożyć tę ziemię i sprawdzić, czy ona się zregeneruje. No nie da rady tak zrobić. Jak już ją wykopię, ona po prostu znika. To miało być na sztabki, czyli tu.
a więc tak nie da rady. O, a tutaj jeszcze, chyba że to już się przetopiło. Nie, jeszcze, ile to potrzebuje? 1063. Nie, no spokojnie powinno. Okej, okay, zaczęło się. I teraz jeszcze mówiłem, że ten... Co tu będzie mi potrzebne? Ten cały bizmutynit i chyba cynk niestety. Jakie tu były proporcje w ogóle? Powiedzmy, że tak. Tego mogę mieć za mało, tego cynku, no, ale nic, sprawdzimy. Mam tylko 5 grudek. Wydaje mi się, że tego sfalerytu, w którym jest cynk, mam 5 grudek. O, zaoszczędzimy troszkę. Ale zobaczymy, jak się da, to się da. Dajmy na to, że spróbujemy w ten sposób. Powinno być 16, nie. Dobra, na pewno nie. Jak dorzucimy na przykład to? Coś się zmieni przy 15? Nic, ok. To dorzućmy może jeszcze tego. Nic. Jeszcze raz, jak to było? 2 do 30 i 10 do 20, czyli tak naprawdę tego nawet więcej niż tego. Ok, to zacznijmy od cynku, czyli tu. No, nie sądzę, żeby... O. Ok. Dobra. Sztabka z brązu bizmutowego. No to z tego sobie zrobię łopaty, no bo czemu nie? Tu jeszcze chyba jedna grudka węgla będzie potrzebna. I gdzie tu jest łopata? Lamelki nie. Topór, łopata. Ok. No, tu już gaśnie. Tu się powoli robi. Można by popolować trochę na te driftery, bo faktycznie przydałaby się zębatka. Znaczy właściwie jeszcze te dwie zębatki temporalne. Chociaż w całej grze na razie gra mi chyba pokazuje około już w ogóle 40 godzin, sporo. No ale samych nagrań jest 18 odcinek po 40 minut plus minus każdy, no to już tego nawet jest dużo. Ale znalazłem w ciągu tych wszystkich godzin gry tylko dwie zębatki temporalne, a potrzebuję jeszcze kolejne dwie. No ale fakt jest taki, że na driftery jakoś specjalnie nie polowałem, żeby się na nie wyprawiać. Kury biegają, udało mi się zbudować konstrukcję tutaj z płotu i zapędzić te dwie, które uciekły z powrotem do kurnika. Nadal wariują jak nienormalne, ale już widać, gdyby tak stanęły, byłoby lepiej widać. Ale no, przy niektórych jest generacja pierwsza, czyli to są te nowe kury. O, na przykład na tej. Zjedzone porcje, gotowe do chowu, waga stworzenia dobra, generacja pierwsza. Czyli to są już kury wyhodowane przeze mnie. Nie wiem, ile jest tych kogutów. Przydałby się na pewno więcej niż jeden. To jest pewnie ten, którego złapałem. Chociaż, no, tak jak mówię, biegałem jak nienormalne. Ok, poszły tam w drugą. Mogę wychodzić. Zobaczmy, czy tam już się przetopiło. Jest, gotowe. No to mamy dwa nowe stopy. Czarny kilof. To doniczka. Tutaj też mam zresztą doniczkę. Ale wydaje mi się, wracając jeszcze do tych przytopów, że to chyba się niespecjalnie opłaca. To jest srebro. Srebro i złoto znalazłem w przepłukiwaniu gleby kościstej. Nie znalazłem jeszcze w żaden inny sposób. Tylko te wszystkie samorodki są właśnie z tej gleby z kośćmi. Okej. Aha, węgiel mam. Zobaczmy, czy to już mogę chwycić. Nie, jeszcze jest troszkę za ciepłe. Ale już przygotujmy węgiel. Może jeszcze jedno. I to, co mam zrobić, to jest... no, nożyce i dłutko. Kosę chyba, o której mówiłem wcześniej, zrobiłem poza nagraniem. Ona chyba jest tu w skrzynce, tak. Nawet nie wiem, czy można ścinać trawę. Sprawdźmy. Nie, nie chcę. Nie działa.
Niestety nie działa. Na śniegu kosa nie działa, więc muszę poczekać z tym do wiosny. Moje zwierzaczki. O, a czemu to jest tutaj? Muszę to zużyć. Chyba, że teraz to przeniosł. Tak, teraz nie. No dobra. Także moje zwierzaczki pewnie chodzą trochę głodne. Jeśli tu nadal są, są. Mama, tata i mama owieczka. Szklarnia chyba już teraz pokazuje dobrze, tylko wszędzie jest... Wszędzie jest, że wzrost zahamowano w wyniku uszkodzeń od zimna. O, ale wszystko wyrosło. Nie, to jeszcze nie wyrosło. Ale już wszędzie... Nie, tu nie pokazuje plus. To się chyba mu zmienia raz. Już sam nie pamiętam. W różnych miejscach różnie pokazuje. I ciekawe jest też, że nawodnienie... No, zresztą mówiłem w poprzednim odcinku, więc już sobie daruję. Tu już parę wykopałem, no właśnie, żeby pokazać, o co chodzi. Dajmy na to... O, niech będzie tu. O, znika. Tego nie podnoszę, tylko ziemia znika. Niestety dużo roślinek jeszcze nie jest w ogóle dojrzałych, więc pewnie musiałbym i tak poczekać do samej wiosny, chociaż, no nie wiem, trochę mi żal, bo tak jak urosną, to zawsze będą z nich nasionka, a w przeciwnym wypadku no naprawdę sporo bym stracił, więc chyba jednak z częścią przynajmniej... O, drifter? Nie, zające. Z częścią będę musiał poczekać do wiosny. Po co ma się zmarnować? Coś tu do przekąszenia. No, takie nie za dobre to. Co ja w ogóle tu ugotowałem? Jakiś gulasz chyba z rzepy z dodatkiem soi i czymś tam jeszcze. No, jak tam? O, kilof mam. Czy ja go sobie zostawię na później oczywiście, ale jest. Ostrzy kilofa z brązu korynckiego. A, to się tak nazywa, z brąz korynski. To jeszcze nie, a to... O, to już jest gotowe. Dobra, to niech się rozgrzewa. Jest trzecia w nocy. W sumie aż dziwne, że w tej grze spać nie trzeba, bo przy tym poziomie skomplikowania akurat jakiś poziom zmęczenia też w sumie by nie dziwił. A, ktoś napisał jeszcze jakiś klawiszu, że można przydzielić jakieś punkty, ale tu chyba nie ma nic takiego. Co tu jest? Zablokuj, HUD, tryb narzędzia, usiądź, jeden przedmiot, wszystkie przedmioty, ekwipunek, okno dialogowe. Co jeszcze? Dżurn? No, nie wiem, nie ma tu nic takiego. Przeładuj świat. Nie, może lepiej tego nie robić. Nie wiem, co się stanie. Musiałbym kopię zrobić, żeby takie rzeczy... Nie, no tu nic nie ma, żeby jakieś punkty. No, tutaj też nic. Statsy są tu. Jakichś żadnych punktów tu nie ma. Środowisko... Nie wiem, co to jest stałe, ruchome. Aha, że mogę to sobie... Aha, dobra, okej. Tutaj też nic nie ma. Nic nie ma, nic. To jest C, to zmienia. Q wyrzuca. F. G mogę sobie usiąść. Nie wiem. Jak tam? Jeszcze się rozgrzewa. Młotek któryś tu był taki gorszy, więc ten sobie zostawię, wezmę ten. Młotek się niestety szybko psuje, muszę przyznać, zwłaszcza gdy się go używa na kowadle, a nie do rozkruszania tych grudek cech. O właśnie, jeszcze ciekawą rzecz odkryłem. Mogłem sobie zrobić szybciej okna, a nie te takie drewniany płot wstawić, czyli no, gdybym znalazł kwarcu tego przejrzystego na przykład z ziemi podniósł albo przesiewając, chyba tak się robiło? Nie, zaraz, jakoś można to zrobić. A, nie tak, tylko tak. O, jest szkło kwarcowe.
tylko chyba takie bardziej brudne niż, niż to. Zresztą można porównać, zobaczmy. Czy ono się czymś różni? A to też przypadkowo teraz dopiero zobaczyłem. Aha, tak jak myślałem. No ale zawsze by lepiej wyglądało niż, niż ten płot, który tu jest, zwłaszcza ten pierwszy. Nie tak. Ten pierwszy taki tragiczny. No nic, ale człowiek cały czas się uczy, więc postawię sobie to jako akwarium tutaj. Nie wiem. O, tu. Dobra, myślę, że jest gotowe. I co ja bym chciał sobie najpierw zrobić? Najpierw bym chciał zrobić... No dobra, niech będzie miedziane dłuto. Miedziane dłuto. Raczej nie powinno być to skomplikowanym urządzeniem. Teraz pewnie sporo fragmentów muszę odłupać. A jednak tutaj z góry część zostaje. Tak jak mówiłem, przy tym trzeba być ostrożnym. No właśnie, nie trafiłem. No i póki jeszcze mam zapas, to nie ma problemu, ale jakbym odłupał coś za dużo, no to sorry, przepada. Ok, mamy dłutko i drugą rzecz, którą chciałem zrobić, to były nożyce. A nożyce są tu. Miedziane nożyce. W ten sposób. I co teraz? Całe to? Cały środek muszę usunąć? Chyba tak. No okej. No dobra, mam i miedziane nożyce. No i teraz co ja z tym dłutkiem mogę zrobić? Mam gdzieś jakiś kamień? Mam skałę granitową. Do tego jest na pewno też młotek potrzebny, czyli coś takiego. O, mogę. Skała granitowa, wypolerowany materiał kamień. No ale na co to jest właściwie? Co ja z tym mogę zrobić? Aha, no czyli tylko tak naprawdę do ozdoby. A okej. Okay. Co to jest? Nie, zakładam, że piasku bazaltowego. Zrobiłem to. Mhm. Z tym przypuszczam, że nic się nie da zrobić. Z piaskiem no też nie. Z tym coś? Nie. Bruk też pewnie nie. Co jeszcze? Mam tu coś jeszcze? Czarnoziem no raczej się z tym nic nie zrobi. Czy jeszcze mam gdzieś jakieś kamloty? No, cegły z granitu. Coś z tym? Nie. Bruk z czaszek? Nie. Bruk z granitu? Nie. Tutaj nic. Tutaj nic. Tu sprawdziłem? Piasek, o, skałę bazaltową. No ale to pewnie... Nie, to skała? Tak. Ale to pewnie będzie to samo, co tam, czyli skała bazaltowa wypolerowana. Okej, okay, ale w sumie jakoś, nie wiem, coś z tym mogę zrobić? Nie. Jeszcze składnik na... O, właśnie, to się też w urządzeniach używa na pewno. Skała jakaś tam, cegła. Sekcja komory cementacyjnej z andezytu. Skała andezytowa. Aha, okej. Okay. Musi być andezyt albo granit. No dobra, no to jestem w stanie zrobić, ale w ogóle po co to jest? Do jakiegoś urządzenia. Pokrywa komory cementacyjnej z andezytu. No i urządzenia, no tutaj właśnie. To troszkę na później raczej zabawa będzie. Nożyce zostają w ręce. To mogę odłożyć.
Młoteczek mogę odłożyć. Jak tam? Godzina 6. O, zaraz się robi jasno, akurat. Czego tu jeszcze nie potrzebuję przy sobie? Na pewno tego. Tam kamloty to. Tu się nie zmieszczą, tu się nie zmieszczą. A, niech idzie na razie tu. O. O, jest drifter, zobaczmy, może z ciebie coś wypadnie. Idź. Do widzenia. Niestety. Wezmę sobie, może zrobię ten nożyk. Mam przygotowany. Bo ten mi się zepsuje i pewnie oczywiście będę potrzebował noża w jakimś kluczowym momencie. Okej. Okay. Faktycznie lepiej wygląda okno. Tak jakby jak jest, o, to co sprawdzałem, czy zostawiłem na poprzednim. I teraz zależy, no z zewnątrz lepiej wygląda, jak jest okno, tak jakby, że jest ten parapet po prostu. Zależy, czy wolę, żeby lepiej wyglądało z zewnątrz, czy od środka. To sobie później zrobię. Brakuje u góry okien, nie wiem jeszcze, czy tam będą duże okna, czy jak to zrobić. Ale jak popatrzę na to wszystko, wydaje mi się, że jest za chude. Jakby tak był jeszcze jeden szerszy, chyba byłoby lepiej. Albo może nawet, nie wiem, czy nie trzy szersze, ale może wtedy byłoby za szerokie. Nie wiem, trudno mi naprawdę powiedzieć. Będę się musiał nad tym jeszcze zastanowić. Coś z tym domkiem trzeba zrobić. Na razie jest taki, no, piękny nie jest. Piękny nie jest. To na pewno. No dobrze, no to tak, tu jeszcze były pewne wątpliwości w komentarzach, czy te świnki to ja przypadkiem nie wyczarowałem. Zresztą nie wiem, czy się da wyczarować. Jak ja je zagoniłem? Nadal śpią. Kiedyś były trzy. Są trzy? Są. Tu jest jeszcze jedno. To jest dzik. To tu chyba są dwie lochy. Tak. Dobra, później. No i teraz pytanie, jak ja to zrobiłem? Oczywiście miałem farta, poszedłem sobie do lasu po drzewo. Zrobiło się ciemno, patrzę dziki, walnąłem dzika i zacząłem uciekać. Więc powtórzymy ten proces. Nawet mogę to zrobić w dwie strony, zobaczymy, czy mi się uda. Jak się nie uda, no to cóż, będę potem ganiał za świniami po raz drugi. Czy tam właściwie dzikami. Bo tu jest dziura, do której nie chciałbym, żeby wpadły, więc może jednak zróbmy to, powiedzmy tu. Powiedzmy, że tu. A, może jeszcze tak. Ta łopata już nawet całkiem fajnie, przyjemnie kopie. Pewnie będę biegł. No dobra, zróbmy tak. Powinno być dobrze. O! O, śnieg na mnie spadł. Okej. Mam nadzieję, że tu trafię. Postawmy sobie może pochodnie, żebym wiedział, gdzie to. Tak, punkt orientacyjny. No nie jest to daleko, ale to tylko pokazuje sam proces. Żeby łatwiej im było wyleźć teraz stąd. O, już wychodzą. Gdzieś tam wilk wyje. Potrzebny jest dzik. Bo jak walnę dzika, to lochy za nim też pobiegną. Gdzie jesteś, dziku? Tu. A! Tak to wyglądało. Biegnie? E! Dziku! No co jest? Zaklinowałeś się? Patrz, tu jestem. Tu jestem. No co za świnia? Co za świnia? Co za świnia? No, o. No weź. Ej. No chodź. No co za... Nie w tę stronę miałeś biec. Ty miałeś mnie gonić. Wtedy mnie goniłeś. Nie chcę cię bić za dużo razy. Ej. Dobra, jeszcze raz.
No. No chodź. No. No, brzydal. No dobra, może z lochą się uda, chociaż tyle. O! Mniej więcej tak to wyglądało, że pewnie zaraz zginę. Ciekawe, że łatwiej było tam zagonić, niż teraz wyciągnąć z tej dziury. No i co? No dobra, nie to nie. Co tu jest? Locha? To jest locha czy ten dzik? To jest locha, a dzik został tu? Pewnie siedzi tutaj. Siedzi. Żyjesz jeszcze? Żyjesz. No dobra. Nie chcą wyłazić, nie chcą mnie gonić. Nie wiem, w czym rzecz. Ich problem. Niech tu siedzą. Potem będę je naganiał. Widzę, pewnie potrzebują grubszy korytarz. No ale wtedy jakimś sposobem dzik za mną poleciał. Wskoczyłem tutaj. O tak. Dzik wpadł, zanim przybiegła locha. Potem chyba gdzieś musiała być druga, bo się okazało, że były dwie, no i tak, tak to się zrobiło. A teraz nie chcą współpracować, świnie, no. Ech. No właśnie, co jeszcze tu miałem zrobić? Może popatrzę sobie na ten mój... A, mam przecież nożyce do wypróbowania. No to wypróbujmy je. Na jakimś drzewku. Większym, żeby... O, to może być. Tutaj jest dobre do patyków pozyskiwania. Oj, faktycznie więcej tych liści ścina i szybciej. O, ciach. No i sadzonki też spadają. Gdzieś tu chyba spadła? Bo mi się wydawało, że spadła. O, jest. No właśnie, mogę sobie zasadzić. Czyli nożyce tak naprawdę tylko do tego służą. Do pozyskiwania patyków, sadzonek. Jakiś tam... No i dziura. A niech zostanie, może coś tu się złapie w nią. Pewnie ja, jak zapomnę, że ją wykopałem. No dobra, to zobaczmy teraz tą moją farmę. Co tam na niej? No i w następnym odcinku chyba będę musiał te świnie jakoś do jakiegoś chlewika przetransportować, który chyba bym musiał zbudować gdzieś tutaj, żeby nie było za daleko. Czyli... Mogę się tej ziemi nawet pozbyć, kładając ją już tu, w tym miejscu. Wyrównanie terenu troszkę. Nie, na razie niech jest tak. Teraz ziemi nie mam. Czy ja mam gdzieś w ogóle ziemię jakąś? Tu nie. Tu jest gleba. Nóż mam. Co ja tu mogę zerwać? To nie. To nie. Marchewki zupełnie niedojrzałe. Len też nie. Skąd ty się wziąłeś? A, zostawiłem bramkę otwartą. No trudno, coś zeżar pewnie, no ale
mała strata. To nie, kapucha, o, kapuchę mogę. Tą drugą też mogę. O, całe szczęście chociaż jedno wypada, to mogę zebrać. Len, jak najbardziej, ten też. Ten też. I o, plus jest z wodą taki, że nie zalewa mi tego, bo jest zamarznięta. Ups. Oczywiście na razie tylko ziemię wrzucam, potem ją nie wiem właściwie co zrobię, użyźnię motyką. Przygotowałem trochę tego zmielonych kości, więc chyba to wykorzystam, żeby gleba była bardziej żyzna. Już na wiosnę. Co tu jeszcze mamy? Marchewki, o te mogę zebrać, te też. Tu mi przede wszystkim, tak jak mówiłem, chodzi o to, żeby nasionka z nich wypadły. Soja, soja zdecydowanie nie jest gotowa. Ryż gotowy, no, ale nie mam miejsca. Dobra, to odłóżmy to, co zebrałem. Kapucha, rzepy mam strasznie dużo, len. Nie tu, a właśnie, tu jeszcze zajmowałem się mieleniem kości. O, jeszcze marchewki mam, widzę. Sporo tego. Zupy mogę robić. A propos zupy. O. Gulasz z rzepy na soi nie jest zbyt pożywny. Aha, miałem motykę wziąć jeszcze i w sumie tą kość. Gdzie ja je wrzuciłem? O, tu 64 sztuki chyba na razie starczą. Motyka, weźmy obie, tą trzeba zużyć. O i oj, nie tak, zaczynamy. Zostawmy taki pas ziemi niczyjej, żebym wiedział, ile zrobiłem. No i teraz to nawozimy. To mogę też? W sumie. Dobra. No może pono tu, żeby było po równym. O. Zepsuty. Właściwie zepsuta, bo to motyka. Jeszcze popatrzmy, czy ja tu coś mogę zerwać. Tu nie, to już sprawdzałem. O, marchewki. Te też są już dojrzałe. Ryż jeszcze nie, te kapusty na pewno nie. To też nie, a cebula? O, cebulę mogę zerwać. Ten ryż tu został. No i to chyba wszystko tak naprawdę, co mogę zerwać. Resztę no, będę nawoził później. Powolne uwalnianie składników odżywczych. Azot i fosfor. Fosforu dużo. Ciekawe, czy można w ogóle dwa. O, to też, tego jeszcze też nie sprawdzałem. Czy można dwa różne nawozy użyć naraz? Czy one się zastępują? Jeszcze mam trochę saletry. Więc odłóżmy to, co mam tu. Jeszcze jest na samotna jedna cebula. Trochę ryżu. W ogóle mogę nakarmić za dużo, oczywiście, nakarmić kury. Pomijając ich zaganianie, to chyba najłatwiejsze do rozmnażania zwierzaki. Nie wiem, co jedzą świnki tak naprawdę. Czy one też ziarno, czy słomę, czy może jagody? No ale to się okaże, jak zrobię dla nich chlewik. Chyba bezpiecznie wejść, nic mi nie poucieka. Okej. Niech jedzą.
Aha, no i miałem sprawdzić, gdzie mam tą saletrę. Gdzieś tu chyba jest saletra. I co? Jest... O, działa podwójnie, dobrze. Czyli mogą być, tak, mogą być nawet oba nawozy. No to one całkiem nieźle nawozi, 16% no, azotu, fosforu 30, 44 potasu, chociaż najwięcej chyba roślin jest takich, które wymagają azot, właśnie potem fosfor i chyba ten cały potas najmniej. Ale okej, okay, fajnie, że można to w ten sposób robić. No tylko ta saletra rzecz taka, którą można znaleźć głęboko w jaskiniach. Dobra, resztę będę robił później, przecież nie będę w tej chwili się tym zajmował. Co tu jeszcze zrobić w tym odcinku? Chyba wszystko sprawdziłem, co miałem sprawdzić. Wrzućmy to tu na razie. Jeszcze mam, no to też może być tu słomę. Ta słoma to też tak mi tutaj nie za bardzo potrzebna. O, forma łopaty jest gotowa. Mogę mieć łopatę z brązu bizmutowego. O, trwałość 650, ta ma 600. Czy ta jest trochę trwalsza, ale ona jest chyba wolniejsza, jeżeli dobrze pamiętam. Poziom narzędzia, szybkość wydobycia ziemi razy 5. Aha, tak, odrobinkę. Ta jest, tak, odrobinę 5,4 ma prędkość, a ta ma prędkość 5. Dobra, a kilof, ten ma wytrzymałość 450 z brązu cynowego, a ten, a muszę go zrobić, żebym wiedział, no dobra, mogę go zrobić, nie ma nic, nie, 550, czyli ten ma 450, ten ma 550, no, ten jest zdecydowanie silniejszy. No, na razie nie będę go używał, niech on tu sobie siedzi. To też mi w sumie nie jest specjalnie jakoś potrzebne w tej chwili. Łopatę mogę zabrać, bo będę potrzebował. Nóż też, to jest do zużycia. Reszta rzeczy jest taka. Chlebek mam w razie czego mam. Jeszcze może się najemy. Zapasów zrobiłem, spokojnie starczają na zimę. Zresztą teraz lepszy start jest. Kolejny rok jest zdecydowanie lepszy, bo przecież zaczynam już jakby od samego początku z domkiem, z farmą. Więc tego czasu na to, że roślinki wyrosną, jest zdecydowanie więcej. Więcej czasu na polowanie. Co też trzeba będzie zrobić, żeby łoju chociażby zdobyć. Bo teraz, tak jak mówiłem, wszystkie zwierzaki są po prostu chude. I mało, mniej, może mało, mało to... Mniej na pewno, mniej mięsa z nich wypada. I też chyba ani razu nie zdarzyło mi się, żeby tłuszcz wypadł, czy tak jak z wilka zawsze jeden wypadał, chyba z owiec też, to w tym momencie nie zdarzyło mi się to ani razu. Co tu jeszcze? No mamy chwilę, może dobra, no może na driftery na pożegnanie, no spróbuję zapolować, ale... Robię cięcie, poczekam, aż się zrobi ciemno. Także do zobaczenia za chwilę. Ja tu się spróbuję jeszcze uleczyć. Chociaż właściwie czemu nie pokazać tego? A, zużyję nawet może to. To też gdzieś znalazłem, już nawet nie pamiętam. Chyba w tych dzbanach. A, no jeszcze jedna rzecz. Też mnie ciekawi, bo kupcy mają tam w tych swoich, że co oni kupują, że dzbany. I się zastanawiam, jak je podnieść. Może nie próbowałem z kontrolem albo z shiftem. Nie mam pojęcia, zawsze mi się rozbijają i nie wiem, nie widzę sposobu w tym momencie na razie, jak je podnosić. Może coś robiłem źle. Z tym, że teraz chyba nigdzie nie mam żadnych takich ruin w miarę świeżych, nieruszanych po prostu, z których mógłbym coś znaleźć i spróbować sprzedać tym kupcom. Że może też, nie wiem, ktoś będzie mądry, mądrzejszy ode mnie, napisze. O, już będę wiedział na przyszłość. Dobra, robi się ciemno, to ja tak, robię cięcie i widzimy się za chwilkę, spróbuję troszeczkę zapolować na driftery, oczywiście na, no, bez zbroi, no ale, ale cóż. Okej, okay, jeden jest, znalazłem blisko domu w
wcześniej chodząc, takie miejsce, gdzie zębatka sama się kręci, czyli jest tu niestabilnie. Nic, więc tu może częściej, znaczy częściej się powinni pokazywać. A tutaj w tej jaskini to w ogóle, nawet tutaj schodziłem i tutaj chyba też tą saletrę znalazłem. Poza tym ciekawego tu nie było, więc... No, nie było po co wracać, no ale teraz skoro na driftery poluje, no to może, tylko że... Tutaj może się zaraz zrobić, no, nierówna walka. Mam jakąś taką dziwną tendencję do pokazywania się znienacka. Ale jak widać, zębatka już tutaj nieźle świruje. A, tylko len. Nie pamiętam, czy tam schodziłem. Nie, nie chcę zaglądać. Nie, tam nie schodziłem w dół. Jeszcze tam może będę musiał to na spokojnie, bo teraz to tak w ogóle znienacka tu przyszedłem. Ach, nie lubię po tych jaskiniach. Chyba nawet, nie wiem, bardziej nie lubię tych jaskiń w tej grze niż w Minecrafcie z creeperami, z szkieletami, z czym tam jeszcze. Znaczy, że takie to jest... O, kolejny. Coś ty za jeden. Drifter głębi. A ty jakiś nie jesteś skory do zabawy. Masz coś ciekawego? Nie. No, ale nóż się zepsuł. Chyba nic tu nie będzie. No, wydaje mi się, że polowanie na driftery to jest mała ciekawa rozrywka. Też do oglądania, no bo... No, chyba, żeby ich było więcej, bym tutaj krzyczał, że o, zabiją mnie, obawiał się tego, no to może byłoby ho, 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 fajnie, fajnie, zabili go. Dobra, wrócę do domu. Może jakiś po drodze się znajdzie. Nie jest daleko. Gdzieś jakiś jest, bo coś tu buczy. O, tu jest jakiś słabszy. To są te ruiny na południe od mojego domku. O, gdzie ty leziesz? Co tam masz? Nic. Dlatego też przydałaby się wyprawa, no bo gdzieś dalej się zapędzę, może znajdę jakieś nowe ruiny. Może w ruinach znajdę dzbanek z czymś ciekawym, albo chociaż ziemię do przepłukania. A w ziemi, jak wiadomo, można znaleźć ciekawe rzeczy. Najbardziej cenne w tym momencie były świece. Proszę, jak jasno. Już mi się nie pojawiają na podwórku, tylko przyłażą. A teraz jakby się mieli pokazać, to ich nie ma. No nic, jeszcze rundka dookoła domu i będę kończył, bo widzę, że... Driftery nie chcą współpracować. Świnie nie chciały współpracować, driftery nie chcą współpracować. Taki to już mój marny los, no. No nie ma, no. No po prostu nie ma. No trudno. To tyle w tym odcinku. Co będzie w następnym, jeszcze nie wiem. Który to mamy dzień? 9 stycznia, więc jeszcze został tak naprawdę luty tej zimy. Naprawdę... O, 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 jest jeszcze jeden drifter na pożegnanie. O, o, o. Właściwie robię takie powtarzalne rzeczy, czyli po drewno, przygotować węgiel drzewny. Czasem tu jakiś wpada, ale tym razem nie. Jeszcze może zajrzę do fosy. Chyba też nie ma żadnego. Ciekawe, czy te zające uciekły, czy one nadal siedzą. Rzucę okiem. No, nadal siedzą. Także, no, powtarzalne czynności. Coś tam wykopać, coś przejść dookoła, zebrać drewno, przyjść, ulepić. Właściwie nic specjalnego, nowego. No, także tyle. A wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!